Wróciłem z tego piekła. Zapytacie mnie, czemu mówię tu o piekle? A to bo dlatego, że no, wczoraj zostało skończone Saints Row Get Out of the Hell, czyli samodzielny dodatek do czwórki. I zapytacie mnie, skąd ja to wyczasnąłem? Tak, pudełkiem nie mam. Ta gra była kupiona cyfrowo wraz z czwórką, z pakiecikiem. No i ten samodzielny dodatek, powiem szczerze, naprawdę jest ciekawy. Tak, gdzie oczywiście nie wcielamy się oczywiście w wykreowaną postać, a jedną z tych istniejących uniwersum jest Johnnego. Fabuła prezentuje się następująco, że Seb grają sobie w tabliczkę Ouija. No i oczywiście ta tabliczka zaczęła no teleportować oraz oczywiście szata. Pan zniszczenia, gwiazda zarady na antychryst. I oczywiście chujowsze chuje porywa naszą postać, którą przed chwilą wykreowaliśmy. No chyba, że jak ktoś nie ma niestety bądź stety sensu u czwórki, to pewnie nie jest to wykreowana postać, ale nasz prezydent zostaje oczywiście porwany przez samego szatana, pana zniszczenia, gwiazdę zaradne. I my jako Johnny bądź Kate oczywiście ratujemy prezydenta przed złym szatanem. Oczywiście przy okazji spotykając parę ciekawych postaci, tak jak William Shakespeare, czarnobrody czy bliźniaczki. A na dodatek spotykamy córkę szatana i tam pojawia się pewna, no, zajebista pioseneczka. Aż te toparze lecą! Tak, wiem, trochę dziwna ta piosenka, ale czego się spodziewać oczywiście po serii Saints Row, która oczywiście jest parodią GTA. Oczywiście zaczynająca jako GTA, tylko że no wtedy te gry raczej się wtedy tak dobrze nie sprzedały, zresztą jedynka już jest i tak zapomniana. A sam główny wątek jest na 5-6 godzin, czyli mimo szybko do skończenia, aczkolwiek jest to oczywiście sandbox, gdzie oczywiście można robić tam, co tam się żywnie podoba i w międzyczasie jeszcze zrobić parę rzeczy, takie jak oczywiście takie side questy w pokroju oczywiście albo robili ragdoli, albo oczywiście najbardziej denerwujące misje z tych wszystkich, czyli oczywiście no latanie po kółkach niczym w Supermanie 44. Na szczęście oczywiście tam jest sterowanie bardziej dopracowane niż w Supermanie 64. Jednak mimo wszystko no, wywołuje to dużo frustracji. No oczywiście to zabrakło oczywiście liczby fal, gdzie musimy zlikwidować wszystkich demonicznych policjantów. No tam, no oraz jeszcze jedną misję, która oczywiście polega na rzucaniu gostków tam, używając kija baseballowego do tych obręczy. Też równie dziwne i pokurwione. No ale spokojnie, mamy jeszcze tu misje fabularne, jest też parę takich wkurzających. No i oczywiście najpierw przedstawiamy się sobie oczywiście paru postaciom, no i oczywiście jeszcze musimy je uratować przy okazji, co też może być nieco męczące, bo nie oszukujmy się, mamy też różnych przeciwników, jak oczywiście na piekło przystało. Mamy oczywiście standardowych standardowe szatańskie pomioty, czy to jest, o, mamy ich wersje latające, mamy monster trucki, mamy wielkie golemy, które mogą zajebać nas w każdej chwili, no i oczywiście mamy tych kapłanów, którzy no, mają te pola siłowe, które trzeba jakimś cudem nam rzecz jest no, zniwelować, aby móc je zaatakować. Ci czasem oczywiście steleportują naszych nieprzyjaciół, a co jakiś czas możemy nawet załatwić wielkiego czołga. No i oczywiście warto wspomnieć oczywiście o pokrętnym arsenale, który jak zawsze w Saints Row jest pokrętny. Mamy oczywiście diaboliczny młot, którego dostajemy już od
Czarnobrodego, gdzie oczywiście tym młotem no, walimy w te małe diaboliki. No i mamy jeszcze te bardziej diaboliczne wersje tych standardowych giver oraz mój ulubieniec w całej grze. Lenistwo ostatecznego rozpierdolu! Tak, a konkretnie jest to fotel, na którym bohater po prostu siedzi i strzela i rzuca rakietami, tylko ma taką pewną wadę, bo niestety sam fotel jest ograniczony w osi Y, więc no wyżej se nie postrzelacie, no chyba, że się oddalicie. Ale Givera najbardziej potężna, po prostu lenistwo ostatecznego rozpierdolu! No i jak zawsze te bronie można ulepszyć, więc arsenał jest naprawdę spoko. Wszystkie się różnią obrażeniami, są odczuwalne odrzuty, nie zabrakło oczywiście zbierania iskier, tak jak w poprzedniku, czyli oczywiście ulepszania naszego bohatera, czy też życia, zdrowia, czy odporność, rzecz jasna, odporność na ogień czy wybuchy, jak wiecie, w filmach Bajkera Beja. No i co tu jeszcze powiedzieć? No i oczywiście jedyną nowością względem czwórki, co ma właśnie ten piekielny Saints Row, jest oczywiście latanie, bo nasz Johnny dostaje oczywiście skrzydła. Tak, można latać, co jest dosyć odświeżające i powiem szczerze, że sam model latania jest bardzo dobry, bo nie miałem okazji jakoś za specjalnie korzystać z modelu samochodowym, ale pewnie strzelam, że jest dokładnie taki sam jak w Saints Row 4. Ale sam model latania jest dobry i dopracowany i po prostu przyjemnie się latało. Zresztą jak zawsze latanie nie, no, jest dużo lepsze, zważywszy, że jest to niestety umiejętność, która się no, przydaje, bo niektóre rzeczy, bo w niektórych miejscach, gdzie mamy dotrzeć, są wysoko położone, więc no jednak trzeba tu dostać się poprzez no, skrzydełka. No i nie zabrakło oczywiście zdolności. No one są mniej więcej podobne. No, dwa z nich na pewno znacie z czwórki. Jest to oczywiście wcząśnięcie, które jest praktyczne w przypadku latających przeciwników. No oczywiście mamy szok, który oczywiście powoduje usunięcie pola, no wcząśnięcie, tak, takie tupnięcie też powoduje, no i wcząśnięcie. Bardzo przydatne umiejętności, ale mamy też między innymi aurorę, która wytwarza wokół bohatera, rzecz jasna, pole, które rani przeciwników oraz portal do diabolików, tylko że ta umiejętność niespecjalnie się przydaje. Powiem szczerze, nawet poza sekcją treningową, no to nie przydała się. Czyli można by mówić, że te diaboliki są bezużyteczne, nie oszukujmy się. No, bardziej przydatne były te granatnik z żab. Jeśli chodzi jeszcze o grafikę, to oczywiście, no, jest, nie jest chyba na tym samym poziomie, co wszystkie gry na PS4, bo nie oszukujmy się. No, grafika jest dosyć przeciętna raczej. Ona wygląda jak żywce wyrwana z PlayStation 3 niż PS4. No, chociaż modele są szczegółowe, ale sama oprawa jest przeciętna. Sama muzyka jest spoko. Voice acting także. Więc nie ma co się przyczepić. A sama gra jest po prostu diabelnie grywalna, bo nie było żadnych wywaleń. I nie było tych błędów, tak jak w Saints Row 4. Ale no dobra, no Saints Row 4 będzie kiedy indziej, więc podsumowując, powiem szczerze, że Get Out Hell jest dużo, bardzo warty uwagi mimo wszystko. I powiem szczerze, że ja tą grę lowciam. To jest dobra gra, no nie oszukujmy się. Jak zawsze pokurwiona, ale również przyjemna. Zresztą chyba bardziej polubię te piekielne klimaty. Więc oczywiście ja tu dam, no, taką ósemeczkę. I to jeszcze z piekielnym serduszkiem. Może będzie to ósemka z diabełkiem i serduszkiem, więc no,
Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Eight, seven, six, 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 five, four, three, two.